relacje sprzyjają zakochiwaniu się, prawda? Wtedy kwitną wszelkie relacje damsko-męskie. I pytanie, czy ty masz w swoim dorobku, w swoich wspomnieniach taki wakacyjny, płomienny romans? Mam. Rzeczywiście mam. Wyjechałam na wakacje za granicę i tam się zakochałam. Nawet to nie było trochę więcej niż romans, bo to był związek przez jakiś czas. No tak, to były gorące wakacje, to był gorący romans, gorąca miłość, wielka namiętność, no ale jak to wakacyjne romanse, wakacyjne związki, nie trwał bardzo długo, nie był to związek na całe życie. A czy miałaś potem takie złamane serce, czy masz radę na przykład dla takich osób, które no, gdzieś tam wracają z wakacjami z takim złamanym sercem? Radę, wiesz co, wydaje mi się, że takie wakacyjne romanse to zależy na co się nastawiamy, no. Jeżeli ktoś się bawi, jedzie na wakacje, jedzie się bawić, no to nie można się nastawiać, że to będzie wielka miłość, choć pewnie takie się też zdarzają do końca życia i kończące się ślubem, dziećmi, rodziną i w ogóle spokojną starością. Ale jeżeli jedziemy się bawić, to bawmy się po prostu. Tak mi się wydaje. Też nie ma co nastawiać się na to, że będzie to trwało nie wiadomo ile. Szczególnie jeśli ludzie są z różnych stron świata, z różnych stron Polski. Czasami można po prostu oddać się trochę szaleństwu.